10 najpopularniejszych stron i aplikacji, które są całkowicie zakazane w innych krajach. TikTok, czyli aplikacja, na której punkcie ostatnio świat oszalał. Fenomen TikToka można rozumieć albo nie. Ja akurat należę do tych osób, które go nie rozumieją i pewnie nic się w tej materii już nie zmieni, ale rozumiem, że z pewnych powodów ta platforma jest coraz popularniejsza. No i treści, które są na niej zamieszczane, są bardzo różne, bo różny jest wiek zarówno korzystających z aplikacji, tych zamieszczających materiały, jak i zwykłych odbiorców. No i z tego względu pewne treści mogą wydać się nieodpowiednie dla osób nieletnich. Tak też uznał Sąd Najwyższy w Indiach. Osoby prywatne i miejscowy regulator skarżyli się, że TikTok naraża nieletnich na kontakt z treściami o charakterze seksualnym. Dostęp do TikTok został zablokowany w Indonezji, w Bangladeszu i w Indiach. FaceTime, Skype, Snapchat, Telegram i WhatsApp w krajach arabskich. No i tutaj mamy blokadę serwisów typu VoIP. To technika umożliwiająca przesył dźwięków mowy za pomocą łącza internetowego. Wśród tych serwisów możemy więc wymienić na przykład właśnie Skype'a, Snapchata czy FaceTime'a. W każdym kraju wygląda to w nieco inny sposób, jednak przyczyna raczej jest ta sama – pieniądze. Rządy wielu krajów Środkowego Wschodu posiadają spore udziały w wielkich firmach, które świadczą usługi telekomunikacyjne. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że usilnie starają się oni maksymalnie zwiększyć dochody firm, w których posiadają jakieś udziały. Jak jednak przekonać ludzi, aby więcej do siebie dzwonili? Najprościej zakazać korzystania z serwisów typu VoIP lub po prostu zablokować dostęp do nich. No i oczywiście w niektórych krajach arabskich powodem jest cenzura albo coś podobnego, ale to jest zaledwie margines w porównaniu z tymi przypadkami, kiedy chodzi o pieniądze. Nie zawsze jest to jawna blokada, bo Katar na przykład po prostu zakłóca działanie poszczególnych stron, żeby ludzie sami zrazili się, no i nie chcieli z nich korzystać. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich Snapchat, FaceTime i WhatsApp obłożone są całkowitą blokadą. W Arabii Saudyjskiej sprawy miały się dosyć podobnie, ale w 2017 roku zniesiono blokadę i nawet w Maroko wiele podobnych serwisów było całkowicie zablokowanych w 2016 roku. Rząd zniósł tę blokadę po kilku miesiącach. YouTube. Blokowany m.in. w Chinach, Iranie, Sudanie Południowym, Sudanie, Turcji, Syrii i Pakistanie. W Iranie blokada YouTube'a pojawiła się jako pierwsza i stało się to w 2006 roku po tym, jak w serwisie udostępniono seks taśmy pewnej irańskiej gwiazdy filmowej. Kolejna blokada miała miejsce w 2009 roku po wyborach prezydenckich, a ostatnia po 2012, kiedy to w serwisie YouTube pojawił się mega kontrowersyjny film, który był zatytułowany The Innocence of Muslims. Ta amatorska produkcja spowodowała blokadę YouTube'a w wielu innych islamskich krajach, takich jak na przykład Sudan, Sudan Południowy i Pakistan. I w tym ostatnim blokada została zniesiona po 2016, kiedy twórcy serwisu zdecydowali się udostępnić dla Irańczyków osobną wersję YouTube'a, w której władze miały możliwość wprowadzenia pełnej cenzury na treści, które im po prostu nie odpowiadały. Jeśli natomiast chodzi o Syrię, no to YouTube tam został zablokowany w 2011, kiedy rozpoczęła się wojna domowa. Niemal każda większa strona w Chinach. Już teraz mieszkańcy Chin nie mają dostępu do serwisów społecznościowych takich jak choćby Facebook, Twitter czy Instagram. Podobny los spotkał największą wyszukiwarkę, jaką jest Google, czy strony takie jak Wikipedia, czy setki serwisów z newsami, jak na przykład New York Times. Sprawy zaszły tak daleko, że w Chinach powoli zaczyna rozwijać się całe pokolenie ludzi, którzy nie mają pojęcia o istnieniu tych serwisów. W Chinach działa specjalna agencja Cyberspace Administration of China, która decyduje o tym, które strony będą dopuszczone do użytku przez obywateli, a które zostaną całkowicie lub tylko częściowo zablokowane. Dostawcy najpopularniejszych usług czasem próbują w jakiś sposób dostać się na rynek chiński i tworzą nawet takie specjalne wersje swoich serwisów, które spełnią wszystkie rygorystyczne wymagania obowiązujące na miejscu. Telegram w Rosji. Rosja swego czasu miała bardzo poważne problemy z Telegramem. To ta sama aplikacja służąca do komunikowania się, która była zablokowana w Iranie. Rosjanie twierdzą, że za pośrednictwem apki porozumiewali się ze sobą terroryści, no i w ten sposób organizowali ataki. W związku z tym władze wystąpiły z oficjalną prośbą do właścicieli komunikatora, żeby ci umożliwili im dostęp do poszczególnych wiadomości. Właściciele Telegramu jednak odmówili, no i wtedy wszystko się zaczęło. Rosja walczyła z Telegramem na wiele sposobów.
Najpierw pojawił się pomysł z blokadą komunikatora, no ale okazało się, że jego serwery nie znajdują się na terenie kraju, więc nic nie można im zrobić. Ups. Później zaczęło się masowe blokowanie adresów IP powiązanych z aplikacją. No i niestety spora część tych adresów należała do wiodących na rynku rosyjskim firm, co stworzyło poważne problemy. Władze kraju próbowały nawet konsultować się z Google Cloud oraz Amazon Cloud, aby ci zablokowali dostęp do Telegramu na terenie Rosji, jednak z tego oczywiście nic dobrego też nie wynikło. Rosjanie to oczywiście bardzo zaradny naród, który potrafi radzić sobie w wielu sytuacjach, kiedy więc korzystanie z Telegramu było utrudnione. Zaczęli obchodzić blokady za pomocą VPN-ów. Rosyjski rząd musiał interweniować po raz kolejny, nakazując dostawcom internetu, aby ci blokowali dostęp do Telegramu za pośrednictwem VPN. Wygląda więc na to, że każde rozwiązanie zaproponowane przez władze rodzi tylko nowe problemy, no i tak już tam się ciągnie od dłuższego czasu. Wikipedia w Turcji. W sobotę 29 kwietnia w 2017 roku Wikipedia została zablokowana na terenie Turcji. Wielu internautów wyrażało swój sprzeciw, niektórzy bojkotowali kraj, a sama Wikipedia ubolewała nad faktem, że nie będą oni w stanie działać na terenie Turcji. Skąd taka decyzja? Wszystko się stało po tym, jak Wikimedia Foundation, czyli taka organizacja zarządzająca m.in. Wikipedią właśnie, odmówiła cofnięcia publikacji dwóch artykułów oskarżających Turcję o wspieranie grup terrorystycznych odpowiedzialnych za wojnę domową w Syrii. Zanim jednak Wikipedia została zablokowana na terenie kraju, kilku użytkowników postanowiło edytować całe artykuły, wymazując wszystkie fragmenty, w których negatywnie wypowiadano się o Turcji. Wikimedia przywróciła je jednak w dość szybkim czasie i tak już zostało do dziś. Władze Turcji oczywiście próbowały się wybielić, wysyłali oni różnego rodzaju pisma, które miały stanowić dowody na brak zaangażowania kraju we wspieranie jakichkolwiek grup terrorystycznych, no ale zarząd Wikimedii był jednak nieugięty. Stwierdzili, że oni nie edytują artykułów, a za samą publikację odpowiedzialni są niezależni twórcy. Telegram w Iranie. Telegram jest bardzo popularną aplikacją na terenie Iranu i statystyki mówią, że korzysta z niego niemal połowa społeczeństwa. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że jedynie 50 milionów Irańczyków z łącznej liczby ponad 81 milionów ma w ogóle dostęp do internetu. Telegram oraz Instagram zostały tam zablokowane dosłownie tylko na chwilę. Miało to miejsce między 30 grudnia 2017 roku a 13 stycznia 2018. Powód? Niepokoje targające islamską częścią społeczności, które ostatecznie dotknęły cały kraj. Ludzie organizowali się na takich grupach na Telegramie, no i komunikowali się za jego pomocą. Instagram w Iranie. Do podobnych celów wykorzystywany był właśnie Instagram, chociaż w nieco mniejszym stopniu. Rząd niestety nie mógł wpływać na treści udostępniane za pomocą aplikacji, w związku z czym postanowił je po prostu zablokować. Szybko jednak im przeszło. Reddit w Rosji. Znowu Rosja. Tym razem jednak mieli lekkie spięcia z Redditem. Wszystko zaczęło się publikacją na stronie całego obszernego poradnika dotyczącego uprawy magicznych grzybków. Są one nielegalne w wielu krajach, w tym właśnie na terenie całej Rosji. Roskomnadzor, czyli rosyjski odpowiednik Amerykańskiej Federacji Komisji Łączności, napisał nawet do administracji portalu z prośbą usunięcia kontrowersyjnych treści, a przynajmniej zablokowania dostępu do nich na terenie kraju. No ale niestety wiadomość prawdopodobnie została zignorowana, bo jakiś czas później cały Reddit był niedostępny u naszych dalekich słowiańskich braci. Po pewnym czasie przywrócono pełny dostęp Rosjanom, a wszystko dzięki interwencji administracji Reddita i pozbyciu się całego artykułu z serwisu. Na Reddicie wieszono później w związku z tym psy, twierdząc, że nie zależy im na wolności słowa w internecie. No ale ci jednak odbili piłeczkę, mówiąc, że bardziej zależy im na pełnym dostępie do ich treści niż na wolności słowa i tak cała sprawa się właściwie zakończyła. Nie był to już pierwszy raz, kiedy Rosjanie blokowali całe strony ze względu na artykuły dotyczące narkotyków i swego czasu zablokowali nawet Wikipedię przez wzgląd na wpis o marihuanie. Na koniec strona internetowa, strona jw.org w Rosji.
To taka witryna obracająca się wokół chrześcijańskiego zboru świadków Jehowy. I to są ci sami ludzie, którzy chodzą od drzwi do drzwi i chcą rozmawiać o Jezusie Chrystusie. Rosjanie mają jednak z nimi ostro na pieńku. Rosyjski rząd już niejednokrotnie podejmował mniej lub bardziej jawne próby walki ze świadkami Jehowy. No i niektóre z nich owocowały częściowymi blokadami witryn typu właśnie ta na terenie całej Rosji. Rosjanie oskarżają administratorów strony o ekstremizm i promowanie mowy nienawiści, powstrzymywanie swoich wyznawców od przyjęcia właściwej opieki medycznej, powodowanie rozłamów całych rodzin czy wykorzystywanie dzieci przy ciężkich pracach. To tylko część z zarzutów skierowanych ze strony Rosji do świadków Jehowy. Nic więc dziwnego, że wszystkie te ataki spowodowały w końcu całkowitą blokadę jednej z największych na świecie stron. Dzięki, że zostaliście do końca, to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli ten temat Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę, a ja serdecznie zapraszam Was na mój kanał A to Ciekawe, gdzie też czasami pojawiają się jakieś interesujące treści. Do usłyszenia na A to Ciekawe. Cześć!